witam Państwa serdecznie na mojej konferencji dotyczącej startu do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jest mi niezmiernie miło przywitać Was wszystkich. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Prezydenta Michała Litwiniuka, który jest wśród nas. Serdeczne podziękowania składam całej rodzinie Pana doktora, posła, mego przyjaciela, świętej pamięci Riada Hajdara. Jest wśród nas jego małżonka Pani Rena Hajdar, synowie Kamil, Rami i najbliższy współpracownik, jak sam Riad mówił, czwarty syn Adam Wiczuk z rodziną. Dziękuję pięknie za Waszą obecność. Są przedstawiciele wielu różnych środowisk. Jest z nami też przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Pan Robert Woźniak, moi przyjaciele, osoby, z którymi współpracowałem i współpracuję na rzecz naszego miasta. Drodzy Państwo, dlaczego startuję do sejmiku? Od 2008 roku obdarzacie mnie swoim zaufaniem, powierzając mi mandat radnego miasta Białej Podlaskiej, za co jestem Wam serdecznie wdzięczny. Stoimy na tle budowy mostu, który wydawało nam się, że jest oczywiste, żeby powstał, ponieważ już był w latach 70. zaplanowanych. I chcę Państwu pokazać, że jestem kandydatem wiarygodnym, który dotrzymuje słowa. To dzięki zaangażowaniu tych wszystkich osób, które za nami stoją, i Riada Hajdara, który patrzy na nas z góry, udało się zrealizować taką piękną inwestycję, która będzie służyła ludziom na kolejne lata. Pod koniec roku pojedziemy już nowym mostem, nową arterią imienia Riada Hajdara. Kolejnym argumentem, dlaczego startuję, jest fakt, że pan wojewoda Krzysztof Komorski powołał mnie na pełnomocnika do spraw kontaktów z samorządami województwa lubelskiego w kwestii rozwoju dróg. Obiecuję Państwu, że dokończymy obwodnicę wschodnią. Wielkie ukłony do Pana Prezydenta i do jego całego urzędu, że już pierwszy etap obwodnicy wschodniej jest realizowany, jest zrobiony projekt i są zabezpieczone pieniądze na sfinansowanie tego etapu. Jednakże drugi etap, który jest na terenie gminy i województwa lubelskiego, wzdłuż drogi 812 potrzebuje lobbowania, aby powstał i żeby tak naprawdę ta droga nie była tylko drogą do jednostki, ale żeby była realną obwodnicą miasta. Tutaj się udało i tam też się uda. Kolejną obietnicą, którą chcę tu przed Państwem złożyć, jest działanie na rzecz skomunikowania autostrady A2, która buduje się już do naszego miasta, tak aby bezpiecznie mieszkańcy Białej Podlaskiej oraz użytkownicy tej drogi mogli wjechać i zjechać, czyli przebudowa odcinka drogi numer 811 pomiędzy granicami miasta a dojazdem do autostrady. Obiecuję Państwu swoją wiarygodność, pracę na rzecz regionu i to, że zawsze będziecie mogli do mnie ze wszystkimi sprawami zadzwonić i będę służył Państwu tak, jak to robię od prawie 20 lat. Dziękuję pięknie i teraz proszę o zabranie głosu Pana Prezydenta Michała Litwiniuka. Szanowni Państwo, dzisiaj nad Białą Podlaską i nad naszą drużyną świeci piękne słońce. Pewnie jeszcze troszkę zimy do nas wróci, ale to fajnie, że w takim dniu, gdy prezentujemy najlepszego kandydata do Sejmiku Województwa, który da gwarancję, rękojmię właściwej reprezentacji naszych bialskich spraw w Sejmiku Województwa, także i Biała Podlaska pięknie wygląda. Stoimy na tle budowy mostu. Tego marzenia, które wspólnie spełniamy. Pozwólcie, że przypomnę. To Wojtek Sosnowski, jako nie tylko naczelnik gabinetu prezydenta, kierujący pracą tego najbardziej efektywnego w kraju, jak świadczą ogólnopolskie rankingi urzędu, ale przede wszystkim społecznik od 2008 roku, radny, wówczas najmłodszy radny województwa lubelskiego, służący rozwojowi swojego rodzinnego miasta Białej Podlaskiej. Przyczynia się i inspiruje także innych do włączania w te twórcze procesy w naszym mieście zachodzące. Gdy
rzucano nam, mi jako prezydentowi, moim współpracownikom, naszemu klubowi radnych, szerokiemu, ponadpartyjnemu środowisku, z którym od 5 lat rozwijamy Białopodlaską, gdy rzucano kłody pod nogi. Pamiętamy, kto je rzucał. To między innymi środowiska dzisiejszych moich kontrkandydatów, czyli prawicy, wówczas także w składzie z Adamem Chodzińskim, czy Białej Samorządowej. Czy pamiętacie, drodzy wielczanie, że z 1 000 000 złotych przygotowanego przez nas w budżecie miasta na rozpoczęcie prac zabrali absolutną większość tych środków, bo woleli je wydać na koszarki do trawy i na budowę ubikacji? To właśnie wówczas, gdy z jednej strony te bialskie, nieżyczliwe środowiska próbowały zablokować naszą inicjatywę, a z drugiej strony nie mogliśmy uzyskać wsparcia od ówczesnego rządu Zjednoczonej Prawicy, oddolnie zgromadzili się mieszkańcy Białej Podlaskiej, powołali Stowarzyszenie Budujemy Most i zgromadzili ponad 3000 podpisów. Jednym z najaktywniejszych członków tego stowarzyszenia był Wojciech Sosnowski. Został przez mieszkańców miasta wybrany na przewodniczącego tego stowarzyszenia i gdy wysłaliśmy naszą petycję do premiera rządu z tą rekordową liczbą podpisów mieszkańców miasta. Nigdy w żadnej sprawie tak bardzo lokalna społeczność się nie zorganizowała. Wreszcie uzyskaliśmy to prawie 30-milionowe dofinansowanie. Inni opowiadają, my działamy, budujemy, realizujemy, rozwijamy Białą Podlaską. I to także moja osobista wdzięczność wobec Wojtka jako tego dobrego ducha w naszym samorządzie. Pozwólcie na podzielenie się jeszcze jedną refleksją. To bardzo miłe, gdy w ogólnopolskich rankingach ze strony eksperckich środowisk płyną najlepsze oceny naszego miasta. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii naszego miasta, awansując o kilkadziesiąt miejsc, zostaliśmy uznani za najtańszy samorząd. Okazało się, że prezydent miasta z jego administracją jest w przeliczeniu na mieszkańca najtańszym samorządem w utrzymaniu dla mieszkańców. Tak bardzo efektywnie wydajemy nasze wspólne środki. Tak bardzo pokazujemy, jak szanujemy nasz wspólny wysiłek, bo to z budżetu miasta utrzymywany jest samorząd. I przy tej znowu sięgam do ogólnopolskich rankingów. Rekordowej efektywności pracy naszego samorządu. 312 milionów złotych do końca ubiegłego roku inwestycji w tej kadencji. Dla porównania w poprzedniej prezydenta Dariusza Stefaniuka z PiS-u jego zastępcy od inwestycji Adama Chodzińskiego 72 miliony. 312 milionów, 72. A przy tym najtańszy w utrzymaniu samorząd. Dlaczego możemy się pochwalić takimi sukcesami? Poprzez gospodarskie, bardzo roztropne zarządzanie, ale także poprzez fakt skromnego operowania układem stanowisk w miejskim samorządzie. Jestem pierwszym prezydentem miasta, który przez całą kadencję pracuje tylko z jednym zastępcą prezydenta. Dlaczego mogłem sobie pozwolić na taki komfort i taką oszczędność w kieszeniach mieszkańców Białej Podlaskiej? Dlatego, że mam szczęście, iż stworzyliśmy drużynę razem z najbardziej kompetentnymi pracownikami. Podkreślałem wartość zastępcy prezydenta Macieja Buczyńskiego, który jest bardzo merytorycznym i doświadczonym samorządowcem, ale wśród tych najbliższych współpracowników prezydenta jest przecież naczelnik gabinetu prezydenta, prawa ręka prezydenta, który bym właściwie mógł wykonywać moje zadania, odpowiada za właściwą organizację pracy urzędu. Tak, Wojtku, jeszcze raz także dzisiaj Ci dziękuję za to, że jesteśmy najbardziej efektywnym i najskuteczniejszym samorządem. Zobaczcie Państwo, jak blado wyglądają te słowa fałszywej krytyki ze strony naszych konkurentów. Zachęcamy, miejcie odwagę podyskutować z ogólnopolskimi rankingami, które sporządzane przez eksperckie grona pokazują, że Biała Podlaska dzisiaj świeci jasno na mapie polskiej samorządności. Te wszystkie talenty i zaangażowanie, pracowitość, wszystkie kompetencje społeczne, umiejętnej współpracy, także ten przykład naszego ponadpartyjnego działania. Jesteśmy tym przykładem najszerszej współpracy wielu i partyjnych, politycznych, i społecznych, oddolnych, stowarzyszeniowych środowisk w naszym mieście. To przecież te talenty interdyscyplinarne, zdolności współpracy z bardzo szerokimi środowiskami.
Na tym polega samorząd. I Wojtek jest tą samorządnością przesiąknięty i właśnie takie kompetencje chce oddać na usługi nas, mieszkańców Białej Podlaskiej, jako nasz już niedługo, bardzo w to wierzę, reprezentant w sejmiku województwa. Wojtek startuje z miejsca drugiego na liście Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy wiemy, na którego z kandydatów, Wojtka Sosnowskiego, na miejscu numer dwa tej listy nasze głosy oddamy. Wojtek wspomniał już, jakie najważniejsze zadania czekające na realizację w najbliższej kadencji związane są z funkcjonowaniem samorządu województwa, tego, którego organami są Sejmik Województwa oraz Zarząd Województwa ze stojącym na jego czele marszałkiem. To wschodnia obwodnica miasta, to, co w naszej miejskiej mocy na terenie miasta Biała Podlaska już realizujemy. Pozyskaliśmy rekordowe finansowanie, 115 milionów złotych na budowę pierwszego etapu obwodnicy wschodniej. Kolejny odcinek w przytłaczającej większości położony jest już poza terenem miasta. To jest droga wojewódzka w zarządzie marszałka województwa. To dlatego tak bardzo potrzeba nam efektywnego, sprawczego radnego sejmiku województwa i cały szereg innych zadań, nie tylko o charakterze inwestycyjnym. Wojtek tę skuteczność gwarantuje, bo przez ostatnich 5 lat tę skuteczność w rozwijaniu Białej Podlaskiej wykazaliśmy. Zwróćcie Państwo uwagę na jeszcze jeden aspekt. Czasem otrzymuję pytanie. Panie prezydencie, to fakty. 312 milionów złotych wydatków inwestycyjnych do 72 zarządów PiS-u w Białej Podlaskiej. To znaczy, że dostał pan dużo pieniędzy także od rządu PiS. Pewnie pisaliśmy świetne wnioski i w niektórych przypadkach skutecznie te środki pozyskiwaliśmy, ale nie jest dla nikogo tajemnicą, że zdarzały się sytuacje, w których byliśmy pomijani, między innymi wtedy, gdy odmówiłem rządowi Zjednoczonej Prawicy zachowania niezgodnego z prawem, gdy wzywali prezydentów, wójtów, burmistrzów do nielegalnego przekazywania chronionych prawem danych osobowych mieszkańców nieuprawnionemu podmiotowi Poczcie Polskiej, bo chcieli zrealizować tak zwane kopertowe wybory. I w momencie, gdy jako prezydent razem z moją administracją zachowaliśmy się zgodnie z prawem, odmówiliśmy jego złamania, między innymi wtedy zostaliśmy pominięci w przyznaniu środków z budżetu państwa. I teraz, szanowni państwo, zobaczcie, jaki piękny okres przed Białą Podlaską. Dzisiaj ogromną wartością będzie to, że i ja jako prezydent miasta, i mój najbliższy współpracownik mamy świetne i bezpośrednie kontakty z najważniejszymi politykami podejmującymi najważniejsze decyzje w państwie. To dlatego też tak potrzebujemy, by naszym przedstawicielem i lobbystą, nie tylko w Sejmiku Województwa, ale także w Warszawie, dwa dni temu pan naczelnik między innymi sprawy Białej Podlaskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej załatwiał, żeby to właśnie pan Wojciech Sosnowski był naszym przedstawicielem. Wojtek, trzymamy kciuki, wierzymy w zwycięstwo. Powodzenia! Dziękuję pięknie za te słowa pana prezydenta i za brawa. Poproszę o zabranie głosu Kamila Hajdara. Szanowni państwo, Wojtek, dziękuję bardzo za to, że mogę tutaj z wami być i was wspierać. Szanowni państwo, jestem tutaj dlatego, że ja w Białej Podlaskiej się wychowałem, a teraz w niej bywam. Dzięki temu w dosyć sporych odstępach czasu mogę zobaczyć, jak to miasto się rozwija. I przez kadencję Michała i Wojtka te zmiany widać gołym okiem. No, wiele więcej nie muszę dodawać. Obraz, który jest za mną, mówi wszystko. Mój świętej pamięci tata rozsławił nazwę Biała Podlaska na całym świecie. Wszyscy wiedzą, skąd był, wszyscy wiedzą, gdzie pracował, z jaką społecznością był związany. I nazwa Biała Podlaska mówi już wiele ludziom nie tylko w Polsce, ale też w Europie, nawet w jego rodzinnej Syrii wszyscy wiedzą, co to jest Biała Podlaska. Więc ja też dalej ze swojej strony, jako jego syn i wykonawca też wielkiej spuścizny, którą
mój tata pozostawił, która za chwilę się zmaterializuje w ramach fundacji imienia Riada Hajdara. Też zawsze mówię, że jestem z Białej Podlaskiej i ja, kiedy tą nazwę wymieniam, ja chcę wiedzieć o tym, że za mną w tym mieście stoją włodarze, którzy są młodzi, dynamiczni, nowocześni, otwarci na świat, którzy w świecie bywają, widzą, jak może wyglądać fajne, małe miasto w Unii Europejskiej, którym teraz dzisiaj już Biała Podlaska jest. To jest naprawdę fajne, dynamiczne, przyjazne miasto. Widać to gołym okiem, widać to przejeżdżając czy obok mojego liceum Kraszewskiego, gdzie po lewej stronie zobaczyłem piękne place zabaw, zagospodarowaną rzekę Krzne, przez którą wiele lat z liceum na piechotę na ulicę Łukaszyńską, na tak zwanym Orzechówku, z kolegami wracaliśmy i wtedy nie było tam takich pięknych ścieżek rowerowych, deptaków, nie było to miejsce oświetlone, więc nie ma, myślę, że cieszę się, że za Wojtka i za Michała mówią przede wszystkim ich czyny, że to są ludzie, którzy są dzisiaj, chcą znaczyć jako samorządowcy, chcą wiele znaczyć w Polsce, chcą wiele znaczyć w Unii Europejskiej, którzy upominają się o swoje, którzy wiedzą, jak tym miastem zarządzać i muszę też przyznać im wielki szacunek za odwagę, dlatego że pamiętam, jak wygraliście wybory te parę lat temu, kiedy byliście u nas w naszym rodzinnym domu w Borsukach i dużo o tym rozmawialiśmy, co was czeka, co chcecie zrobić i tak naprawdę panowie podjęli się bardzo trudnego zadania. Oni rozpoczęli inwestycje, rozpoczęli pracę nad projektami, które będą trwać nie przez jedną kadencję, tylko będą trwać jeszcze wiele, wiele lat i to się nazywa odważne i konstruktywne podejście do rozwoju miasta, którym się zarządza. Wiadomo, że wybory są co 5 lat, że trzeba się w okresie przedwyborczym, tak jak teraz, szybko czymś wykazywać i pokazywać tanie fajerwerki wyborcom. Natomiast panowie postanowili pójść inną drogą. Postanowili naprawdę zmienić to miasto długofalowo. Tak jak Wojtek wspomniał, ten most miał być tutaj od lat 70. To, co się działo przez lata 90., przez lata 2000, jakby nie ma usprawiedliwienia na to, że dopiero musieli przyjść ci młodzi, dynamiczni ludzie, żeby w końcu ruszyć te rzeczy, które leżały odłogiem dziesiątki lat. To mówi samo za siebie, dlaczego to są nasi kandydaci, dlaczego moja rodzina, która będzie tutaj głosować, będzie na nich głosować, bo mogę sobie to spokojnie, z pełną odpowiedzialnością w waszym imieniu powiedzieć. I ja się cieszę i trzymam kciuki za to, żebyście rządzili kolejną kadencję, żebym widział dalej, jak się to miasto rozwija, żebym widział te fantastyczne realizacje projektów, o których wspomniałeś, bardzo poważne i to są strategiczne rzeczy tak naprawdę dla tego miasta. I będę zawsze chciał z wielką radością, kiedy będę bywał w wielkim świecie, czy w małym świecie, daleko czy blisko, mówić o tym, że pochodzę właśnie z takiego małego miasta we wschodniej Polsce, które jest tak fajne i przyjazne, gościnne i nowoczesne. Na koniec nie mogę sobie odmówić, ale już to nazwisko tutaj padło, bo kiedy jechałem, zobaczyłem wielki billboard pana Adama Chodzińskiego, na którym zdążyłem przeczytać słowo szacunek, no to naprawdę z wielkim żalem się po prostu uśmiechnąłem tylko pod nosem, bo ten pan akurat na zlecenie, czyli mówię o Adamie Chodzińskim, na zlecenie spadochroniarzy, którzy tutaj zostali przysłani przez tą tak zwaną Zjednoczoną Prawicę do tego, żeby zrobić porządek z moim świętej pamięci ojcem, który był ich wyłącznie, czym się wykazał, to, że sprowadził do Białej Podlaskiej TVN Superwizjer, Polsat Uwaga i inne tego typu programy, które nadawały na całą Polskę moment, kiedy mój tata wychodził ze szpitala i gdzie zostawiał dzieło swojego życia, czyli oddział neonatologiczny imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którym to miasto tak naprawdę rozsławił, bo to był pierwszy mocny punkt tego, że to miasto zaistniało na ustach wszystkich, tak naprawdę w każdym zakątku Polski i to on z Jerzym Owsiakiem zaczęli
piękną historię, która przysłużyła się niezwykle promocji tego miasta. I zapewniam Państwa, że mój świętej pamięci ojciec, mimo że nie ma go tu z nami fizycznie, on dalej nazwę tego miasta rozsławia. Jego legenda jest bardzo o szerokim zasięgu i cały czas my rodzinnie tak naprawdę pracujemy na to, żeby miasto Biała Podlaska było wszystkim znane i się konotowało pozytywnie. A gwarantem tego jest właśnie Michał i Wojtek. I tak jak moja mama mówi, gwarantem tego jest Michał i Wojtek. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Obserwowałem ich kadencję, mimo że tu nie mieszkam, ale z moim ojcem byłem bardzo na bieżąco i w bliskim kontakcie i doskonale wiedziałem, co się dzieje, jak panowie tym miastem zarządzają, jak dbają o jego rozwój. I też to, o czym powiedział Michał, że w godzinie próby oni nie zgięli karku przy tych tak zwanych wyborach kopertowych, które dzisiaj są przedmiotem już komisji śledczej. I to są właśnie samorządowcy, jakich ja chcę widzieć. Ci, którzy stoją za swoją społecznością lokalną i nie słuchają instrukcji ludzi z zewnątrz, ludzi, którzy są albo przysyłani, albo sami przyjeżdżają, żeby manipulować środowiskiem lokalnym, które się przecież bardzo dobrze zna i żyje ze sobą od wielu pokoleń. I dlatego, panowie, trzymam kciuki, będę dalej obserwował. Liczę na to, że się widzimy w waszej nowej kadencji, że będę mógł jeszcze nie raz uczestniczyć w pięknych uroczystościach otwarcia czy tego mostu, który też jestem bardzo wdzięczny, że jest inicjatywa, żeby był imienia Riada Hajdara. Myślę, że dla nas jest to wielki zaszczyt, a mój ojciec po prostu na to zasłużył. Przy kolejnych wielkich waszych sukcesach też będę. Będziemy z wami rodziną. Chłopaki, do walki po prostu, bo nie muszę mówić do roboty, bo już to robicie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo za te piękne, wzruszające słowa, a jakże bardzo prawdziwe i myślę, że oddające duch tego miejsca i duch tego, co robiliśmy przez te 5 lat i co chcemy dalej robić. Drodzy Państwo, o zabranie głosu jeszcze poproszę pana Roberta Woźniaka, przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, Wojtku, mówili, że się nie da. Tak mówili. Rzucali kłody, blokowali, przesuwali finanse na toalety, na kosiarki. Nie chcieli tego mostu. Twoja determinacja, bo jesteś osobą godną zaufania, cieszysz się ogromnym zaufaniem społecznym wśród mieszkańców, doprowadziła do tego, że stoimy w tym miejscu i patrzymy na tą piękną inwestycję, którą już niedługo, w tym roku, wszyscy nasi mieszkańcy będą mogli się przejechać. A nazwa Aleja Riada Hajdara, myślę, że bez wątpienia Riad zasługuje na to i zrobimy wszystko, żeby tak to dalej w tym kierunku było. Wojtku, jesteś naturalnym liderem listy do sejmiku województwa lubelskiego, mimo że startujesz w pozycji numer 2, ale jako mieszkaniec naszego miasta jesteś naturalnym liderem. Życzę Ci ogromnego sukcesu, czyli wygranej. Mieszkańcy są za Tobą, my jesteśmy za Tobą. Pokazujesz ciągle siłę, godność, zaufanie. Trzymaj się. Głosujemy na Wojtka. Dziękuję Wojtek bardzo. Jest tego warty. Jest najlepszym kandydatem do sejmiku województwa lubelskiego. Dziękuję, Wojtku, panie powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Raz jeszcze dziękuję wszystkim zebranym tak licznie w tym miejscu. I kochani, zapraszam na wybory. Miejsce numer 2 na liście Koalicji Obywatelskiej. Wybory 7 kwietnia. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Państwu. Brawo. Brawo.